Jacek Niedzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Janusz Korwin-Mikke, lider partii Konfederacja. Dzień dobry. Nie, jestem liderem partii Korwin. Jestem, tylko ta partia wchodzi w skład Konfederacji. A Konfederacja stała się w końcu partią. Jest partią, tak. A pan jest z Konfederacji? Jestem również członkiem partii, tylko jednym z liderów, nie jestem. A, jeden z liderów. Skromny jak nigdy Janusz Korwin-Mikke. Tak, jeszcze raz dzień dobry. Tak jest. Dlaczego Konfederacja stała się partią? Panu ten ruch się podoba? Z łaski sądu, tak, który nas rejestrował długo, ale zarejestrował. Z kim idziecie do wyborów parlamentarnych? Idziecie w koalicji? W ramach Konfederacji. Jaki tam koalicji. Ale jeszcze łączycie się z Kukizem 15, czy z ugrupowaniem powstającym Maxa Kolanko? Jak się połączymy, to pan się dowie. Aha. Czyli rozmowy trwają. My się najpierw dogadujemy, a potem informujemy o tym. Panu nie podobało się to, że do informacji publicznej przedostała się wiadomość o tym, że Konfederacja stała się partią? Tak, bo po co? To komuś mówić? To jest niepotrzebna informacja. Zawsze wrogowi nie należy udzielać informacji. Trochę jak marszałek Kuchciński, który nie mówił Polakom, nie mówił dziennikarzom, dlaczego używał samolotów do przewożenia lotów rodzinnych. Za porównanie. A jak pan reaguje na tą sprawę wokół marszałka Kuchcińskiego? Powinien przewozić rodziną samolotem? Mówiąc szczerze, jeżeli samolot i tak leciał, to dla samolotu jeszcze dwie osoby więcej czy mniej, to nie robi wielkiej różnicy. Także. No ale korzystają z tego, że są rodziną marszałka. No tu trzeba być uprzywilejowanie. Moim zdaniem powinna to być jakaś ulgowa taryfa, jednak płacić. No. A czyli nie uważa pan, że powinien zostać odwołany Marek Kuchciński z swojego urzędu? Nie, bez przesady. Mhm. Z jakim planem, z jakim programem Konfederacja idzie do wyborów? Takim, żeby zająć miejsce Platformy Obywatelskiej. To jest taka wyjątkowo nieudolna opozycja. Że... Wy chcecie zająć Konfederację, chce zająć rolę Platformy Obywatelskiej. Chyba elektoraty wam się nie pokrywają. Nie, ale ja mówię, że to jest zupełnie inne. Natomiast chcemy być drugą siłą w Polsce. Po prostu. No, jak pan to chce zrobić? No to zobaczy pan. Ale jest jakiś plan realny? Czy tylko życzeniowe myślenie, bo do Parlamentu Europejskiego się nie dostaliście. No nie dostaliśmy się rzeczywiście, ale to jest niestety nieuczciwe zagranie PiS-u, który zeugał bezczelnie, że nie odda ani guzika, to już w 1939 roku, mam na myśli temu przedsiębiorcu Holokaust, nie odda ani złotówki. No i przecież są dokumenty, że Jarosław Kaczyński obiecał, że zapłaci temu przedsiębiorcu Holokaust te pieniądze. Przy czym to była ciekawa sprawa, bo to dzięki Wikileaks, nie? Dzięki panu Assange, żeśmy się dowiedzieli. I to jest ciekawa sprawa. Myśmy zawsze z kolegą Halkiewiczem wrzeszczeli, żeby nie oddawać temu przedsiębiorcu Holokaust tych 65 milionów. Co to jest przedsiębiorstwo Holokaust? Teraz pan jest Holokaust? Ale jakby pan jest dziennikarzem. Jakby pan mógł wyjaśnić o to, haśle przedsiębiorstwo Holokaust, bo chyba nie każdy operuje takim haslem. Nie zna pan książki Finkelsteina Przedsiębiorstwo Holokaust? To jest takie grono paruset osobników na ogół wyznania handlowego, którzy założyli sobie taką firmę, która wyciąga odszkodowania pod pretekstem, że to jest dla tych Żydów tam pomordowanych, tam poszkodowanych przez Holokaust. No to działało bardzo dobrze. Ci Żydzi dostawali jakieś dodatkowe pieniądze, te przyniosły się kwitło, wydziały te pieniądze, tylko niestety Niemcy przestali płacić. No, trzeba było znaleźć nowych frajerów, no i padło na Polskę. I teraz jest taki huraganowy agon na Polskę, że Polska zapłaciła. I to jest rzecz zupełnie absurdalna, no bo to się domagają, żebyśmy płacili jednym, mienie jednych Żydów oddali drugim Żydom, prawda? Niby dlaczego, prawda? Dlaczego Żydzi polscy, bo są polscy też Żydzi, też musieliby dopłacić do tego, żeby zapłacić przeciwko Holokaust. To jest banda oszustów po prostu i zwyczajnie. Ale politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że nie zamierzają płacić. Jak to nieprawda? Jarosław Kaczyński powiedział w ambasadzie USA, i na to właśnie są dokumenty Wikileaks, że Polska zapłaci i uwaga. I powiedział, że Polska będzie płaciła 20%. I to mi wyjaśnia jedną sprawę, bo cały czas myśmy z Michalkiewiczem mówili, żeby nie dawać temu przedsiębiorcy tych 65 miliardów. A teraz się okazuje, że 300. Skąd 300? A czy pan uważa, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie płacił za mienie żydowskie? Tak? Jarosław Kaczyński powiedział, że wszyscy poważni politycy, ja jestem niepoważny, że wszyscy poważni politycy uważają, że te pieniądze trzeba wpłacić. I że Polska będzie płaciła 20%. I nagle z tych 65 miliardów zrobiło się 300.
wiadomo dlaczego, bo jak będzie potrzeba 20, to żądania podniesiono z 65 na 300 i będzie 20% z tego, będzie jak znalazł. Także jest to jawna chucpa i ludzie dali się oszukać. Wysokoszczeni powiedzieli, że nie zapłaci, prawda, nie zapłacą, rząd. Nieprawda, jest tylko odłożono rozmowy na ten temat z ambasadą USA, odłożono na po wyborach. Także ludzie dali się oszukać, uwierzyli Kaczyńskiemu niestety. Czyli po wyborach rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli oczywiście wygra, utrzyma się, to będzie płacił zamienie żydowskie, tak? Znaczy płacił zamienie żydowskie. Znaczy, problem polega na tym, że to mienie było, bo w ogóle niesamowita sprawa. No, tak jak ja rozmawiałem z jednym czy drugim profesorem Samsonowiczem na przykład, był wielki wrzask, on mi mówi, proszę pana, nie ma tam Flamandów, Walonów, jest naród belgijski. A teraz nagle się okazuje, że trzeba oddawać Żydom. Jakim Żydom? To byli obywatele polscy, prawda? To byli obywatele polscy, to Polska była straty. Ci wszyscy pomordowani Żydzi, to byli w Polsce kształceni wybitni prawnicy, inżynierowie, lekarze, prawda? I to Polska była straty, nie Izrael. I teraz w ogóle nie było. Więc nie rozumiem w ogóle o co chodzi. I według pana to przesądziło w wyniku wyborów Konfederacji, tak, że tak, ludzie, nie dostali ludzie, się do parlamentu. Tak, ludzie w ostatniej chwili uwierzyli, że to jest dęta gra, że my tylko robimy takie... A może panie Januszu, jest tak, że ludziom podobają się rządy Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest kwestia uwierzyli, nie uwierzyli. 30 paru procent się podobają, oczywiście. Chyba nawet więcej, bo sondaże pokazują, że tam nawet ponad 40%. No, zobaczymy, ile będzie. To jest niebezpieczne, bo to grozi, że znów będzie miał samodzielną większość. No. Dlaczego niebezpieczne? No Polacy tak chcą, no to normalna sytuacja, demokracja. No ja nie jestem półdemokratą, więc... To prawda. No, proszę, chyba nie wyglądam na demokratę, prawda? No. Antoni Macierewicz zamierza na ścianie wschodniej Polski przejmować elektorat skrajnie prawicowy dla Prawa i Sprawiedliwości. Takie podobno dostał zadanie od Jarosława Kaczyńskiego. Nie rozumiem. Żeby ten elektorat właśnie skrajny prawicowy głosował na PiS. Ale jaki jest skrajnie prawicowy? PiS jest partią, która jest gorszą w tej chwili niż PZPR. PiS się cofa, już minął w tej chwili, on się cofa tak, cofnął, minął etap Gierka, minął etap Gomułki i teraz wchodzi w etap tego Bieruta. Dlaczego? No jak to? No, te wszystkie ustawy o nacjonalizacjach, prawda, ograniczeniach handlu ziemią, to wszystko jest cofanie się do czasu komuny, nacjonalizowania banków. Ale ideałem dla Kaczyńskich to jest nie cofanie się do czasów, nie cofanie się do czasów Hitlera, bo to też był socjalizm, tylko narodowy, bo oni chcą się cofnąć do czasów jeszcze sanacji. Mhm. Sanacji ale właściwie tutaj przy budowie centralnego lotniska, no to Hitler też budował Tempelhof, prawda? To wielkie centralne lotnisko było w Berlinie i to samo robi pan Mateusz Morawiecki. Każdy socjalizm ma wielkie budowle socjalizmu. Chyba nie porównuje pan Mateusza Morawieckiego do jego polityki, do polityki Adolfa Hitlera. Gospodarcza jest bardzo podobna, to jest socjalista. No socjalista to socjalista. Czy Morawiecki, czy Hitler, czy Obama, to są wszystko socjaliści. I wszyscy mają te swoje wielkie budowy socjalizmu. Przejdźmy do tych kwestii, które Prawo i Sprawiedliwość oferuje Polakom. 500+, to jest program, który według pana należy zostawić? Oczywiście trzeba to nie jest tylko Konfederacji, to jest stanowisko nasze. Dlaczego zlikwidować 500+? No bo my płacimy po 700 po to, żeby dać komuś 500. No, przecież rząd, to nie są pieniądze rządu, rząd musi nam zabrać, nie? Żeby wpłacić 500, musi nam zabrać 700, bo musi opłacić urzędnika, który te pieniądze zabierze i tego drugiego urzędnika, który te pieniądze rozda. Więc na pewno jak rząd tam daje 500, musi nam zabrać 700, dlatego ceny idą w górę, prawda? I tyle. Inflacja. No tak, ale inflacja powodowana przez rząd. A pan bierze 500+? Biorę, oczywiście. No to jak pan bierze... No to... Ale głosuję przeciwko. U mnie punkt widzenia nie zależy od punktu widzenia. I myśli pan, że wielu jest takich Polaków, którzy biorą 500+, ale na PiS i tak nie zagłosują? Czy jednak głosują, bo PiS daje? Proszę pana, jeżeli chcą... Trzeba sobie powiedzieć jasno. Czy chcemy walczyć z korupcją? No to PiS przekupuje ludzi.
głosowanie na łapowników, znaczy na tych, którzy dają łapówki, jest skandalem. I ludzie mogą brać te pieniądze. Oczywiście, jak dają, to trzeba brać, ale trzeba głosować oczywiście przeciwko korupcji. Ale może ludzie w końcu doceniają, że ktoś coś robi, daje i oni to bezpośrednio odczuwają w kieszeni. No właśnie mówię. Jest pan w polityce od wielu lat i czegoś takiego jeszcze nie było. No właśnie, za gomułki też dawano. Nawet było bykowe, prawda, czyli podatek, to jest, chce wprowadzić pan Morawiecki. No wszystko to, wracamy do komuny pełną parą. Ale ze zdumieniem przeczytałem wczoraj, bo zajmowałem się tam powstaniem warszawskim, bo prowadzę taką kronikę powstania na swoim portalu korwin.mikke.pl i tam zauważyłem, pan Norman Davis rok temu już powiedział, że PiS prowadzi, odbudowuje PRL. To jest po prostu partia komunistyczna. No. No Polakom, a dlaczego Polakom się podoba właśnie? Bo pan mi się podobał komunizm, no. Karol Marx powiedział... Gdyby się podobał, to chyba nie robiliby tyle, żeby z niego wyjść. Karol Marx powiedział wyraźnie, na to, żeby zbudować socjalizm, wystarczy zbudować demokrację, a już głupia większość socjalizm buduje, bo to jest idejka dla idiotów bardzo dobra. Będzie porówno, to będzie fajnie i tak dalej. Dlaczego się podobał socjalizm? Przecież myśmy mieli... To jest ciekawa sprawa, że przecież w momencie, kiedy Wilczek zrobił reformę w 1988 roku, czyli rządziło się PZPR, no, byliśmy najbardziej liberalnym krajem w całej Europie w tym momencie. Mieliśmy najwięcej wolności. Przecież wtedy można było pojechać sobie cysterną do Francji, kupić cysternę benzyny, stanąć na rogu ulicy i sprzedawać. Wolność panowała ogromna wtedy. Panie Januszu, gdyby Konfederacja dostała się do parlamentu, a PiS nie miałby jednak większości, szukał koalicjanta, pan byłby w stanie zawrzeć koalicję z ugrupowaniem Janusza Jarosława Kaczyńskiego? Jesteśmy w stanie zawrzeć koalicję z każdym, kto będzie realizował przynajmniej częściowo nasz program oczywiście. Także będziemy rozmawiać z każdym. Program, którego pan póki co nie zdradza. Jak to program to jest, wiadomo, no jesteśmy jedyną w tej chwili ugrupowaniem prawicowym w Polsce, bo mamy do czynienia z takim socjalizmem siermiężnym, a la Gomułka, czy tam a la Piłsudski, powiedzmy sobie. To jest tego, mamy socjalizm europejski, no i jeszcze mamy oprócz tego jeszcze jedną lewicę. No i jakaś prawica w Polsce jest potrzebna. Nie? No, PiS to nie jest prawica według pana? Jeszcze raz, to są komuniści. To są komuniści. Komuniści to nie była partia tak bliska Kościołowi, Sprawiedliwość wyznaje wartości światopoglądowo prawicowe. Sprzeciwia się chociażby również kwestiom małżeństw homoseksualnych czy związków partnerskich. Tak? No tak. Skąd? Jak to skąd? No, Jacek Sasin, wicepremier, który siedział tutaj w zeszłym tygodniu na pana miejscu, powiedział, póki PiS rządzi, póty nie będzie związków partnerskich. Proszę pana, jak partia mówi, że bierze, to bierze. Jak partia mówi, że daje, to mówi. Otóż, proszę pana, PiS ma w tej chwili prezydenta, tak. Ma senat, ma Sejm. Gdyby chciała, to by to LGBT nie byłoby po dwóch dniach. To znaczy, nie byłoby LGBT. Nie byłoby. To co by zrobili? No jak to co? Zakazaliby na przykład propagandy homoseksualnej w szkołach, a tego nie robią. A powinni? Oczywiście trzeba zakazać. No jasne. Marsz Równości też oczywiście, powinni zakazać oczywiście. Równości? Dlaczego nie ma problemu z onanistami? Przecież onanistów jest więcej niż homosiów, prawda? Czy tam tłu gejów. Ale ponieważ onaniści nie robią marszów na ulicach, nie domagają się uznania związku z własną ręką za małżeństwo, to nie ma z nimi żadnego problemu. Problem nie polega na tym, że są naruszane czyjeś tam prawa, tylko na tym, że to jest banda chamów, opłacanych zresztą z Zachodu, którzy robią demonstracje po to, żeby rozwalić, oni tak zwają, patriarchalne społeczeństwo. Oni chcą zniszczyć podstawy społeczeństwa. Znaczy homoseksualiści domagają się... Nie homoseksualiści. Pugeje to nie są homoseksualiści. To są proszę pana ludzie, które tak samo... Między tfugejem a homoseksualizmem, taka sama jak między działaczem związkowym a robotnikiem mniej więcej, prawda? Homoseksualiści się boją tfugejów, bo wiedzą, ja ostrzegałem 10 lat temu, że jak będzie ta propaganda homo, to wystąpią pogromy. Już było w Białymstoku, ale to jest przedsmak tego, co nastąpi. A co nastąpi? No pogromy homoseksualistów, oczywiście. I ci tfugeje wyjadą sobie do Paryża, czy tam do Berlina, czy do Londynu, a skrupi się na biednych, niewinnych homosiach tu w Polsce, prawda, którzy nie wyjadą. Ale mówiąc homosie, pan nie ma takiego poczucia, że obraża, narusza czyjąś godność? Dlaczego? Czy mówiąc o Antonim Antoś, naruszam jego godność? Czy ja mówię o młody żonkoś, to naruszam? Pan zna homoseksualistów? Ma pan wśród znajomych? Ależ oczywiście, pan, no i ależ oczywiście, że mam, no i co? I co pan mówi? Cześć homosiu? Nie mówię. Jeżeli widzę wieloryba, to nie mówię cześć wielorybie. No, więc nie rozumiem, ale słowo homoś nie jest obraźliwe.
Dlaczego miał być obraźliwy? A ten marsz równości... Ale, jest... ale ja mogę panu pokazać, ile mam na tym, na u siebie listów o tym, którzy mówią, że im słowo homość nie przeszkadza zupełnie. To jest słowo pieszczotliwe. Homość, żonkość, to jest pieszczotliwe, a nie obraźliwe. A pan uważa, że w Polsce panuje dyskryminacja homoseksualistów? No, a gdzie pan ją widzi? Pytam pana, czy pan no to ja, ja nie widzę żadnej. Raczej przeciwnie. Mają ułatwienia specjalne, także nie widzę tu żadnych utrudnień dla homoseksualistów. Jak jest? Kaja Godek, z którą pan jest w jednym ugrupowaniu, mówi, że pederastia jest wstępem do pedofilii. Pan się z nią zgadza? Nie, myślę, że to są równoległe zjawiska, ale rzeczywiście, bardzo wielu mamy, no wśród księży, prawda, również mamy tutaj zjawisko łączenia, prawda, pederastii i pedofilii, na przykład, prawda, to występuje dość często, ale to nie jest absolutne, istnieje również pedofilia niehomoseksualna. Zwrócił pan uwagę swojej koleżance? Kaja, no nie opowiadaj takich rzeczy, to nie jest prawda, co mówisz? Ale dlaczego? Ja się nie wtrącam w jej program. Dlaczego mam się wtrącać? Ona się nie wtrąca w mój. Ale ona generalnie ma rację. No, trzeba zwalczać i pederastię, i pedofilię. A jak pan chce zwalczać pederastię, homoseksualistów? Nie, ale szerzenie, proszę pana. Tak samo, ja mam coś... Pamiętam, kiedyś napisałem taki, bo był taki przypadek w Krakowie, że facet, no to właśnie gej, bo to jest otwarty homoseksualista, gej, poszedł do szkoły, chciał się zatrudnić jako nauczyciel. I powiedział otwarcie, że jest gejem, no i dyrektor go zatrudnił. Facet chodził w różowej koszuli i na przerwach tłumaczył uczniom, prawda, o zaletach homoseksualizmu. Po 2 tygodniach go wywalili na zbitą mordę. I on się skarży na dyskryminację. Ja mówię, panie, gdybyś pan poszedł do szkoły żeńskiej i pouczał dziewczęta o zaletach miłości po francusku, to pan wleciał na drugi dzień. Prawda? Więc jaka tu dyskryminacja? Pan będzie brał udział w wyborach prezydenckich? A, to jest długa przeszłość. Zobaczymy, co będzie. Wspomniał pan wcześniej o powstaniu warszawskim. Jaki jest pana stosunek do powstania warszawskiego? Taki sam, jak generała Andersa i wszystkich rozsądnych ludzi. Przywódców powstania należy tutaj pod sąd wojenny. Generała Bora zdegradować do kapitana, pozostałe, którzy głosowali za tym, do kaprala. Przecież to jest skandal zupełny. Jak można posyłać ludzi bez broni na bój pana? 200 tysięcy ludzi, prawda? Wszystkie armie polskie, na wszystkich frontach II wojny światowej straciły 150 tysięcy. A tu 200 tysięcy ludzi poszło do piachu przez takich kretynów. Wie pan, jak mówił Churchill, Polacy to wspaniali ludzie, ale ich przywódcy to jest banda ostatniego rzędu. Jak można było coś takiego robić? Oszukiwano wszystkich. Oszukiwano rząd londyński, oszukiwał generał Bora, że będą posiłki z zachodu. Wiadomo było, że nie będzie posiłków z zachodu. Jakaś słabość zdumiewająca. Ja na przykład czytam zeznania Kazimierza Pluty-Czachowskiego, który mówi, że pułkownik Szostak, pseudonim Filip, był przeciwny powstaniu, a na tym decydującym zebraniu głosował za. Co się ludziom stało? Jakieś takie szaleństwo panowało. Zrobiliśmy powstanie listopadowe, w wyniku czego Polska straciła niepodległość, potem powstanie styczniowe, w wyniku czego Polska straciła wszelką autonomię, przestała istnieć autonomia Królestwa Polskiego, w ogóle nie było. Potem się powstanie warszawskie, na którym zginęło więcej ludzi niż wszystkich powstaniach listopadowych, styczniowych i tak dalej. No, jakieś szaleństwo powstaniowe. A nie ma pan poczucia, że obraża bohaterów, jednak Polacy oddają część. Ale bohaterom tak, tym co walczyli oczywiście tak. Żołnierz ma wykonywać rozkazy i trzeba mieć szacunek dla żołnierza. Przywódcy powstania warszawskiego też są uważani przez większość Polaków za bohaterów. Pod sąd. Przywódcy, którzy zrobili szarże lekkie brygady, poszli pod sąd wojenny, a zginęło tam tylko 60 kawalerzystów. Pod sąd wojenny za takie decyzje. Jak można było coś takiego zrobić? Narażać miasto, bo jeszcze zrobili to na rozkaz Moskwy. Zwracam pan uwagę, że rząd londyński zakazywał powstania, a rząd moskiewski, znaczy sowiecki, wzywał do powstania. Oni wykonali polecenie Sowietów. Wie pan, ja rozmawiałem na ten temat dawno temu z takim pułkownikiem jakiegoś KGB czy czegoś takiego, nie jak to się nazywało. Coś było w FSB, bo to była już Rosja. I on im powiedział, że wśród tych, którzy brali udział w tej decyzji na Radzie, było 2 agentów sowieckich. I nie wiem, nie powiedział mi, którzy to byli.
Sam nie wiedział, tylko mówił, że wie, że było dwóch sowieckich agentów. I oni namawiani za wszelką cenę. Domysły, brak dowodów na to. Nie ma pan poczucia, że szarga pan świętość narodową? Jaką świętość narodową? No? Jaką świętość narodową? Wykonywali polecenia Moskwy? Moskwa wzywała do powstania? Wzywała. Wykonali to? Wykonali polecenie Moskwy. No. Sowiecka agentura, no i tyle. Kto był sowiecką agenturą? Znaczy, to było dwóch agentów sowieckich, a reszta byli durni. Przywódcy powstania warszawskiego dwóch, to była sowiecka dwóch z agentura? Dwóch z tych, którzy brali udział w tym zebraniu, to byli sowieccy agenci, a reszta to byli po prostu durni. Godziny W pan nie czci, nie obchodzi? Co mam obchodzić? No, rodzice klęski? Takiej potwornej klęski. Największa klęska w dziejach Polski. Jak można coś takiego świętować? Świętuje się zwycięstwo, a nie klęski. No, większość Polaków 1 sierpnia o 17 no to iść, to iść. Staje na baczność. No tak, tak i trzeba stanąć na baczność i powiedzieć pod sąd Bora Komorowskiego. A, panie Januszu, zmieńmy temat. Może to ostatni temat będzie. Czy pan uważa, że kwestia afery taśmowej zostanie wyjaśniona? Czy takie osoby jak pan Marek Falenta osądzone? Zupełnie mnie to nie interesuje. A nie ma pan takiego poczucia, czy też wiedzy, że to może być jakiś trop rosyjski? Kwestia podsłuchów, afery podsłuchowej? Być może. Moim zdaniem Rosjanie mają interes w tym, żeby skłócać Polaków ze sobą i robią to znakomicie. Tak, ale polscy politycy mają takie, według pana, informacje, że jednak rzeczywiście Rosji zależy na tym, żeby skłócać Polaków? No oczywiście, każdemu państwu, które, jeżeli my pokazujemy wrogie zupełnie bez sensu, bez żadnego powodu, atakujemy Rosję, no to Rosja nam tutaj, co może... Wie pan, ja czytałem, było takie opracowanie węgierskie na temat agentury rosyjskiej. Ja to czytałem i ryczałem ze śmiechu, że tam dali $500 na to, że jakaś grupka kilkunastu ludzi zebrało się na ulicach Rzeszowa i krzyczało tam niech żyje Putin albo coś takiego. No bo coś śmieszne. Ale myślę, że tam są poważniejsze agentury, też istnieje. Istnieje i wie pan, no i w interesie każdego państwa jest robić zamieszanie w szeregach wroga. My jesteśmy wrogiem Rosji, nie wiem dlaczego. Rosja nas nie atakuje. Rosja nie ma do nich pretensji terytorialnych, żadnych. To my atakujemy Rosję zupełnie bez powodu, żadnego. Prokuratura nie przesłucha Marka Falenty w sprawie wyjaśnień w związku z jego słynnymi listami do najważniejszych osób w państwie. Twierdził w tych listach, że o podsłuchach wiedzieli politycy Prawa i Sprawiedliwości, czyli politycy Prawa i Sprawiedliwości wiedzieli o podsłuchiwaniu osób najważniejszych w państwie. I w tej sprawie prokuratura Falenty nie przesłucha, nie zajmie się tą kwestią. To nie jest według pana dziwne? No ja, trudno im powiedzieć. Wiem, że ludzie... Nie jest takie zamiatanie sprawy, ludzie siedzący w kryminale wymyślają różne cuda niewidy, żeby zamiast siedzieć w kryminale, jeździć po salach sądowych, sobie jeździć po mieście, prokuratorami i tak dalej, więc tak to trochę traktuję, ale być może jest to prawda. Ja pana Falentę znam bardzo niewiele, więc trudno mi o nim powiedzieć. Rozmawiałem z nim raz, żeby być ścisłym, prawda, przez 15 minut. I to jest wszystko, co wiem o panu Falencie. Takie dość mętne wrażenie na mnie człowiek zrobił, ale być może jest to prawda. No. A ma pan takie poczucie, że prokuratura dzisiaj jest niezależna? Politycznie? Jak może być zależna politycznie, skoro prokurator jest ministrem sprawiedliwości, czyli jest w rządzie? Jak była afera Czyste Ręce we Włoszech, w wyniku której rozwaliły się obie największe partie włoskie, afera Czyste Ręce była dlatego możliwa, że prokurator generalny był nieodwoływalny i był mianowany przez prezydenta, a nie przez rząd. I nieodwoływalny. Z chwilą, kiedy prokurator generalny jest członkiem rządu, to jak on będzie łapał kolegów z rządu, prawda? Zbigniew Ziobro mówi, że została przeprowadzona reforma. Reforma, uzdrowienie sądownictwa. Powrót do PRL-u. Za PRL-u rzeczywiście prokurator generalny był wcześniej. A po 79 też było przez wiele lat. Tak, ale udało się wreszcie z tym skończyć i od razu wrócili do PRL-u. No, PiS wraca do PRL-u. Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Janusz Korwin-Mikke, partia Korwin, Konfederacja. Dziękuję. Dziękuję bardzo.